Druk nr 8, dziękuję. Reakcyjny pani Wyszyńska. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie zmiany przeznaczenia gruntu z drugim znaczeniem ewidencji gruntu dotyczy pracy generała Władysława Kamerskiego na wierzchu zielonego zbioru. Paragraf pierwszy. Rada Komisji Pierwszej wnosi do prezydenta miasta Krakowa o zmianę przeznaczenia gruntu zgodnie z znaczeniem ewidencji gruntu plac generała Władysława Sikorskiego na wierzchu zielonego zbioru z oznaczeniem pas drogowy DR na oznaczenie zieleń publiczna ZP. Paragraf drugi. Uzasadnienie z integralną częścią uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem powyższego. Uzasadnienie. Zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Architekta Krajobrazu, plac generała Władysława Sikorskiego, zielony skwer obecnie oznaczony jest jako pas drogowy. Zmiana oznaczenia na ZP i zieleń publiczna stworzy możliwość przeznaczenia placu wyłącznie przez zarządzanie. Jeżeli mogę wyjaśnić, o co chodzi, to w uzasadnieniu jest to wyjaśnienie. To dyskusja toczyła się na Komisji Architektury. Był przedstawiciel Biura Architekta Krajobrazu, które powstało stosunkowo niedawno, we wrześniu. I poinformował nas, że właśnie plac generała Krzysztofa Zielony Sikorskiego cały czas funkcjonuje jako pas drogowy. Bo dookoła biegną ulice, no i to jest w środku pomiędzy czterema ulicami pas drogowy. Po to, żeby tam można było cokolwiek właśnie jakoś sensownie zagospodarować na tym placu dotyczącego zieleni, musi być zmiana tego znaczenia z DR na ZP, czyli na zieleń publiczną. I wtedy można podjąć jakieś sensowne kroki dotyczące zieleni na tym placu. No i stąd te wszystkie, że tak powiem, sformułowania, że tam zgodnie z oznaczeniem ewidencji gruntów, to są podyktowane po prostu przez pana biura architekta krajobrazu, więc proszę tutaj nic nie zmieniać, bo to tak ma być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosu w tej dyskusji, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.